Jak słucha się wypowiedzi poprzedników, to tak jak zaznaczyłem na początku, jedni z drugimi się kłócą. O co ta kłótnia? O co zastanawiające jest? Czy o przyszłość Polski, czy o przyszłość emerytów, rencistów, którzy przepracowali w poprzednim ustroju 30-40 lat, obojętnie jaki on był, ale ludzie tam ciężko pracowali, system był niedobry, ale praca ludzi zasługuje na szacunek i uznanie. O to się kłócicie, żeby im pomóc? Nie. Wy się kłócicie o to, jak resztę tego, co ci ludzie zbudowali wysiłkiem kilku pokoleń, jeszcze przejąć w prywatne ręce dla kolesi, dla kumpli. O to się kłócicie, nie o przyszłość Polski i Polaków. A dzisiaj czas zastanowić się nad tym, co zrobić, aby sytuację uzdrowić. I wypowiedzi poprzednika, pan marszałek Borowski, uzdrowiciel Polski teraz. A przecież on chyba już był w rządzie. I to nie w jednym, nie był? Coś mi się pomyliło chyba. Ale ludzie mi tłumaczyli jeszcze wczoraj w terenie, że był. To może ja zapomniałem, a ludzie pamiętają dobrze. Dzisiaj uzdrowiciel, uzdrowiciel Polski. On będzie uzdrawiał Polskę. Ten układ, który nam się szykuje, żebyście sobie, szanowni wyborcy, nie myśleli, że oni są w stanie cokolwiek zrobić. Jeżeli to jest połączenie Frasyniuka, który jest odważny, tak, panie Borowski, Stryjewskiego pobił. Odważny chłop, silny chłop, oczywiście, bardzo silny chłop jest. Połączenie Frasyniuka, Hausnera, Belki pod patronatem kogo? Wałęsy i Kwaśniewskiego. Ludzie, Wałęsa namaścił to. Czy ja dobrze widziałem? Dobrze chyba. Kwaśniewski również. A nad tymi dwoma stoi jeden guru ekonomii polskiej. Balcerowicz. On stoi nad tym wszystkim. I nad tym trzeba się zastanowić, że to się dzisiaj sprawdziło, z czego śmiano się kiedyś, że Leper powiedział, że zawsze jest Balcerowicz. Był Wałęsa, był Balcerowicz. Jest Kwaśniewski, jest Balcerowicz. Rządziła prawica, wybrała Balcerowicza. Rządzi lewica, wspiera Balcerowicza. I mamy wykładnię całą. Jeżeli ten układ będzie trwać nadal, to jest koniec Polski. Ale my do tego nie dopuścimy. Dzwoneczki też słyszymy, panie marszałku. Jesteście zadowoleni? Pełni poczucia humoru? Nie odpowiadacie? Za co? Wy przecież nie wiedzieliście nic. To tylko premier jest winny. Tylko Buzek winny, a wy nie. Wy jesteście święci. Deficyt w handlu zagranicznym też wiemy, jaki jest. Sprzedaliście majątek narodowy. Obiecaliście bardzo dużo nam po narodowych funduszach inwestycyjnych. I co z nich zostało? Co zostało? Świadectwa udziałowe, tak? Którymi co mogą sobie dzisiaj zrobić obywatele Polski? Patrzeć jako pamiątka, że świadectwo za 20 zł kupiłem, bo tyle była warta moja praca, chociażby w PRL-u. Jego nie drwijcie z tego, bo już raz wam tłumaczyłem, gęsi byście paśli, bo krów nie potraficie upilnować. Ludzie nie chcą nic więcej, ludzie chcą godnie żyć. Wy mówicie o prawie, wy mówicie o prawie, a co to jest? Konstytucja. To po co uchwalaliście ją? Po co zapisywaliście prawo człowieka do sprawiedliwości, do godnego życia, równość wobec prawa, bezpłatna nauka, służba zdrowia? Po co to robiliście? Zapomnieliście zapisać jednego artykułu, że to wszystko zagwarantujemy ludziom, kiedy będzie nas stać. Tego zapomnieliście. Mogliście to zapisać. Naród by rozumiał. Rządu nie stać. Tego zapisu brakuje. I czy się komuś podoba, czy nie, czy są pieniądze, czy nie ma, ludziom godne życie się należy, bo ludzie nie chcą nic za darmo. Ludzie chcą ciężko, uczciwie, rzetelnie pracować, ale za tą pracę chcą godnie żyć. I tego im nie zapewniacie.
ulegliście wielkiej presji mediów. Tak jest. Jak się mówi o konkretach, to większość dziennikarzy oczywiście nie słucha tego. Są bardzo porządni dziennikarze w Polsce, ale niestety większość prasy nie jest w rękach polskich. Rozgłośnie radiowe, stacje i telewizyjne, też te komercyjne w większości nie są w rękach polskich. I komu będzie zależeć na tym, żeby lansować polską rację stanu, żeby pisać prawdę o tych, którzy są przeciwni tym przemianom? Bo źle jest, kiedy są tylko zwolennicy. Zawsze jest lepiej, kiedy są dwie strony i kiedy dochodzi się do jakichś wspólnych ustaleń i rozstrzygnięć. Wielka dziennikarka straszy, nie zaprosi do swojego programu. Prywatną telewizję ma. Brak jej profesjonalizmu. Nie tylko pani Olejnik jest w telewizji TVN. Pan Żakowski w audycji wczoraj rano mówi, że Lepera, że takiego człowieka wpuścić do dołu z wapnem. Nie wiem, jaka jego przeszłość, czy ktoś z jego rodziny to robił, ale do dołu z wapnem wpuszczano ludzi, żeby się pozbyć ich. Tak, to są fakty. Ja niczego tu nie zmyślam. Fakty bolesne, co prawda, ale są to fakty. Mówi się, że nie ma pieniędzy. A co jest w bankach? 80% banków sprzedaliście przez te 12 lat. 80% banków. W bankach było wtedy wkłady ludności i firm na kwotę około 65 miliardów dolarów. Nie wiedzieliście o tym, że tyle pieniędzy było? One są teraz w obrocie w rękach zachodnich. Zachód nimi rządzi, a nie my jako Polska. Niech mają 10% zysku tylko. Ponad 6 miliardów dolarów wyprowadzają za granicę pieniędzy. A my, Polska, szukamy kredytów, tak? I jeszcze płacimy grube odsetki. Czy to jest zdrowe? Gdzie tu sens ekonomiczny? A jeżeli nie ma tego sensu, jeżeli się to zrobiło, to pytam, kto za to wziął? Kto za to wziął łapówę? I to trzeba wyjaśnić sobie. Co ze sprawą zwolnienia firm zachodnich z podatkiem zachodnim, z kapitałem zachodnim, dużych sieci sklepów? Co ze zwolnieniem z podatków ich? Powiecie, nie są zwolnieni. Tak, supermarkety za ubiegły rok wykazały tylko jeden zysk. Makro. Dlatego, że są zwolnieni z podatku. A resztę zwolnienia się skończyły i wszystkie mają straty. Filantropi przyjechali do Polski. Jacy dobrzy. Nam za darmo pieniądze dają. A my jeszcze na nich narzekamy, że nam miejsca pracy niszczą. Proceder jest prosty. Prosty i rząd tego nie wie. Panie premierze, rząd nie wie tego? Oni mają kilka spółek w różnych państwach. Tu spółka wnuczka czy prawnuczka, bo tu trzeba niektórych naprawdę edukacji uczyć od początku, od podstaw wszystkiego. Bo wiemy to wszyscy, ale nie robimy nic. Tu strata, spółka matka ma zyski wielkie, córka po drodze jest na zero i tam podatek się płaci. We Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Czy tego nie wiecie? Że to są normalne, przestępcze działania? Biorą towar od naszych przedsiębiorców, płacą za 3 miesiące, dają kwit i nasz przedsiębiorca do 20 następnego miesiąca musi zapłacić VAT. Za co, on pyta? Pieniędzy nie dotknął, nie widział ich nawet, a już płaci do Skarbu Państwa. Pytam, gdzie tu instytucje Skarbu Państwa? Teraz chciałbym się zwrócić do poszczególnych klubów, krótko, do klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja mam serce z lewej strony. Zastanówcie się, czy wasi przywódcy mają serce, czy puszki blaszane z lewej strony. Zastanówcie się bardzo głęboko. Bo jeżeli lewica ma być tą, która broni interesu ludzi najbiedniejszych, nie mówię żadnych obiboków, żadnych niebieskich ptaków, ale ludzi pracy w Polsce, to głęboko się zastanówcie, co robicie. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. Tam są mistrzowie w niszczeniu kraju. Innych, lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. Ci panowie
wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jakim nie pasuje jedna partia, idą do drugiej, tworzą następną, nie odpowiadają za Unię Wolności? Jakim prawem mają odpowiadać? Przecież to nie oni są. Oni są Platforma teraz Obywatelska. Za AWS? Nie. Jakim prawem? Czy oni są Platforma teraz Obywatelska? I tak myślicie, że będziecie dalej ludzi oszukiwać? Że będziecie tak dalej ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego, że mówi Leper takie słowa. Wy się boicie Lepera i samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. No i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, godność narodowa. Ojej, no to już też to śmiechu warte. O czym wy mówicie? O godności narodowej, o poszanowaniu majątku narodowego, o godności ludzi, bo godność narodowa to również godność obywateli naszego państwa. I wy mówicie o tej godności, szargał Leper godność. Świętości naruszył wszystkie. Tak, bo upomina się o biednych ludzi i będzie się upominać. Czy będzie wicemarszałkiem, czy nie? Czy będzie posłem, czy nie będzie? Będzie się upominać. Niech pan mówi za siebie, bo pan tak jakby za dwóch mówił od razu. No i koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo wy i tak albo stchórzycie i wstrzymacie się, albo zagłosujecie jak SLD, to jest normalne u was. To chciałbym powiedzieć tak, może przejdźmy teraz do konkretnych spraw, które musi Polska usłyszeć i my zażądamy odpowiedzi na to. Kto sprzedał FSM Bielsko-Biała? Straty według Najwyższej Izby Kontroli 20 miliardów 326 milionów złotych. Ojciec chrzestny, jeden z ojców chrzestnych Platformy Obywatelskiej. Czy postępowanie się toczy? Olechowski dopuścił się przestępstwa. Nie, co to za przestępstwo? 20 miliardów? To przecież żadna kwota. Brakuje dwa, to sięga się do kieszeni wyborców, ludzi najbiedniejszych. Kto odpowiada za prywatyzację PZU S.A. i PZU Życie? Strata 37 do 40 miliardów złotych. Pan Wąsacz. Nie ma go, to już nie od was jest. Chyba z Samoobrony on jest. Kto sprzedał PKO S.A.? 10 miliardów straty. TPS S.A. Pani Sowińska. 4 miliardy straty. Stocznia Gdańska, panie marszałku Płażyński. Pana sprawa. Pana sprawa, jak już powiedziałem, kolebki nie potrafiliście uratować, a wy Polskę chcecie ratować. Zakłady w Kwidzyniu, pan Lewandowski. I co? 1,5 miliarda złotych w tamtych latach. To dzisiaj razy dwa pomnożyć trzeba. I siedzi, podparty, spokojny. A jakże, dobrze się żyje. Dobrze się żyje. Następnie Gerber, Alima, Polkolor, strata miliard, pan Lewandowski. Szczęście, szczęście, że Trybunał wczoraj uchwalił, że immunitet przestępców chronić nie będzie. Wy ich szukacie w Samoobronie, my ich znajdziemy, my was znajdziemy. Przypomnijcie sobie moje słowa z tej trybuny. My was znajdziemy, prokuratorzy wezmą się za was. A pana postępowanie, panie Lewandowski, w Krakowie powinno być dawno wznowione. Jakoś wykładnie Trybunał dał tylko teraz, kiedy w Sejmie jest Samoobrona. Dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Była jasna wykładnia. My mówiliśmy cały czas, że była jasna ona. Postępowanie musi się toczyć. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że nie chcę sądzony być? Chcę. Pisma składałem do sądów. A wy jakoś nie składaliście przedtem. Nie wiem, czego się baliście, ale wiadomo. Jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. Browar Leżajsk, no to już pan Kaczmarek. I teraz ja chciałbym, powiem to, co miałem powiedzieć. Nie, więcej jest, ale to tak tylko przykłady rzucamy.
Ale panie pośle, nie polemizujmy, bo nie o to chodzi, żebym tu polemizował z panem. Sprawa tych bogaczy polskich. Ja chciałbym spytać, bo jestem w posiadaniu dokumentów i świadków. Powtarzam, jestem w posiadaniu. Ja nie jestem tutaj sędzią, żebym mówił, że są winni. Panie pośle Piskorski, czy prawdą jest, że w hotelu Victoria spotykał się pan czterokrotnie z niejakim panem S? Było to 7 marca 98 roku i wtedy wręczył panu 50 tysięcy dolarów. Drugi raz 16 lipca 99 roku wręczył panu 120 tysięcy dolarów. Trzeci raz 23 października 110 i czwarty raz 17 kwietnia 2000 rok 150. Panie marszałku Leper, przepraszam bardzo. Czy pan marszałek jest pewien, że pan chce to wszystko powiedzieć, co pan mówi? Tak, jestem pewien. Jest pan pewien, tak? Jest pan także świadom odpowiedzialności za te słowa? Oczywiście. Ja pytam. Ja jestem w posiadaniu dokumentów, które ujawnię prokuraturze. Panie pośle, pan przecież nie pyta, pan stwierdza. Więc... Ja pytam, panie marszałku, pan marszałek mnie nie słuchał. Nie, ja słucham. Zapytałem, czy jest prawdą. Tak było, czy nie było tak? Tak było dokładnie, chyba nagrane też jest. Panie marszałku, pan dobrze wie, że są pytania, które są stwierdzeniami. I to właśnie pan w tej chwili robi. Panie marszałku. Może pan to robić dalej. Ja panu przecież głosy nie odbieram. Ja pana tylko przestrzegam, że to, co pan w tej chwili robi, jest zagrożone także sankcją karną. I dobrze, nie wiem, czy warto to czynić. Proszę. Dziękuję, zrozumiałem. Że pan Olechowski 17 listopada 2000 roku o godzinie 18 w kawiarni czy restauracji u Grosslera przyjął Dresslera. Tak, przepraszam. Obojętnie jak wiemy, o co chodzi. To wiecie, o co chodzi. A, to dobrze, że wiecie o co chodzi. Myślałem, że nie wiecie. Wiecie, o co chodzi. Kwotę... Niech odpowie po prostu, bo prokurator spyta o to. Ja zwrócę się do prokuratora, bo ja, powtarzam, sędzią nie jestem. Przyjął kwotę około 2 milionów dolarów na kampanię wyborczą. Wam nie trzeba pieniędzy na partię. Wam na kampanię nie trzeba pieniędzy. No po co wam? Te billboardy to wam z nieba spadają. Aniołki płacą za to. Tak? Te kampanie to też ciekawa sprawa z waszej strony. Po co wam pieniądze? Wam nic nie trzeba. A czy jest prawdą, że również, no niestety, posłowie Sojuszu Lewicy, też zapytam prokuratora, pan minister Cimoszewicz w hotelu Victoria 4 marca 2001 roku, tak, kiwajcie głowami, ja wiem, co mówię, zapuszkujecie mnie, pchajcie, znajdziecie dyspozycyjnych sędziów, tylko wysłuchajcie, 120 tysięcy dolarów. Następnie pan minister Szmajdziński, Carringtona pan zna, 50 tysięcy. Ja pytam, czy tak było? I do sądu, do prokuratury te dokumenty trafią. Co zrobi prokuratura? Zobaczymy. A może byście panowie tak pojechali razem, pan Szmajdziński, pan Tusk i pan Cimoszewicz, na mecz do Wrocławia, Śląsk-Wrocław. Pojedźcie tam na ten mecz. Tam w hotelu Wrocław między 9 a 9.30 20 kwietnia 2001 roku jeden z was, nie wiecie który to porozmawiajcie z sobą, podobno, ja nie twierdzę, że tak było, podobno otrzymał kwotę 350 tysięcy dolarów od niejakiego pana S. Jeszcze pan Schetyna też widział to. Panie Tusk, sprawa spotkania pana z nieżyjącym Pershingiem. Nie wiem, czy miała miejsce, może pan zaprzeczycie na pewno temu. 10 lipca 98 roku, gdzie podobno pożyczył panu 300 tysięcy złotych. Ja kończę. Odpowiecie na to, że to nieprawda, że to jest niczym. To jest nieprawda. Co ten Leper opowiada? No pewnie, że tak odpowiecie. Natomiast te dokumenty na ten temat istnieją i mówię wam, że są zdeponowane w odpowiednich miejscach. Obojętnie co by mnie się stało,
bo pogróżki już były, to te dokumenty ujrzą światło dzienne. Ujrzą światło dzienne. I zobaczymy, co wtedy powiecie. Co wtedy powiecie. O kontach w bankach szwajcarskich nie będę mówił, ale Wysoka Izba wie dokładnie, że 5 miliardów dolarów jakoś zginęło z Polski. Prasa ogłosiła, że zostały wywiezione w torbach i walizkach. 5 miliardów dolarów. Co to jest? Co to jest? Czy ktoś się tym zajął? Czy ktoś odpowiedział na pytanie, czyje to były pieniądze? A może Super Express kłamał? Może i kłamał. Wobec mnie też kłamią nieraz. Ale tak poważną sprawę należało wyjaśnić. I to bardzo szybko. Tego nie zrobiono.